Ciągle mamy za mało szczepionek, ponieważ Komisja Europejska w niewłaściwy sposób negocjowała z dostawcami z całego świata, tłumaczył dziś w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił premier, koronawirus pokazuje swoją kapryśną naturę, choć wydawało się, że idzie ku lepszemu. Znowu zbliżamy się do poziomu zakażeń, który jest niebezpieczny. Komisja Europejska z przewodniczącą Ursulą von der Leyen musi wezwać główne firmy farmaceutyczne i postawić im warunki. To jest moja rada i tak do takiego działania będę nakłaniał również podczas spotkania Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu. Jak zapewniał dziś premier, pod kontrolą w naszym kraju jest m.in. liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz liczba respiratorów dla najciężej przechodzących infekcje. Z państw ościennych płyną jednak złe wiadomości, więc trzeba ostrożnie podchodzić do dalszych działań związanych z pandemią. Nie żyje jeden z kierowców, który został ranny po czołowym zderzeniu ciężarówek w Dąbrowie Górniczej. Do tego groźnie wyglądającego wypadku doszło wczoraj na drodze krajowej nr 1. Akcja ratunkowa trwała wiele godzin. Są dwie osoby ranne. Jedna osoba została już przewieziona do szpitala, natomiast w przypadku drugiej osoby w dalszym ciągu trwają czynności, aby wydobyć z zakleszczonej kabiny. Przez dwie godziny strażacy wyciągali 62-letniego mężczyznę z wnętrza pojazdu po tym, jak w jego ciężarówkę wjechała jadąca z naprzeciwka ciężarówka marki Scania. Przy manewrze wyprzedzania kierowca tej Scani najprawdopodobniej przybrał pobocza i po prostu pociągło go na drugą nitkę w kierunku Bielska-Białej. Dzisiaj okazało się, że kierowca zmarł w nocy w szpitalu w Dąbrowie Górniczej. Teraz rozpocznie się śledztwo w tej sprawie. Na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, jakie były jak były poważne obrażenia. No musiały być poważne, jeżeli skutkowały śmiercią. Ciało tego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Sprzątanie po wypadku trwało długo. Dopiero po 10 godzinach droga została całkowicie udrożniona. Protest Wspieramy Sędziów Niezależnych, który ma wesprzeć zawieszonych w swoich czynnościach sędziów Igora Tuleją, Pawła Juszczyszyna czy Beatę Morawiec odbył się dzisiaj pod Sądem Rejonowym w Katowicach. Chcemy po prostu, żeby przywrócić naszych sędziów do pracy, sędziów tych, którzy są niezależni, którzy niezależnie, zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem chcą sądzić, a nie pod dyktando jakiejś tam partii. Teraz, kiedy osoby są bezprawnie zatrzymywane przez policję, kiedy są traktowane w sposób niehumanitarny, kiedy są łamane ręce, kiedy w sposób bezprawny są zamykane biznesy i rujnowany jest dorobek życia kogoś, to teraz ludzie wiedzą, po co są niezależne od polityki sądu. W proteście, który miał być wsparciem dla zawieszonych sędziów, brały udział również kobiety wspierające strajk kobiet. Były tam wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Prosimy o to, żebyście się nie poddawali. Bądźcie z nami, my jesteśmy z wami. I damy radę, tak? Bo prawda, sprawiedliwość musi zwyciężyć. Podobne protesty odbyły się dzisiaj w wielu miastach. Kolejne mają odbyć się w każdy 18 dzień miesiąca. 1000 złotych nagrody za wskazanie wandali. Prezydent Bytomia mówi dość i wyznacza nagrodę finansową za wskazanie osób, które w sobotę w nocy zdewastowały elewację budynków przy ulicy Mickiewicza i Żołnierza Polskiego oraz na Placu Akademickim. Po prostu nie mam słów. Nie ma słów. Po prostu wandalizm. Często się to zdarza w Bytomiu? Ja nie spotkałem się, żeby aż do tego stopnia nie spotkaliśmy się. Ale zdarzało się? Nieraz zdarza się, że na elewacji nowej też już są takie bazgroły, takie pomalowane ściany. Nieznane osoby pod osłoną nocy pomalowały sprayami elewację budynków, rysując napisy 288KK, które odnoszą się do punktu kodeksu karnego mówiącego o niszczeniu mienia. Prezydent Bytomia ma nadzieję, że wkrótce wandale na własnej skórze poczują konsekwencje tego artykułu kodeksu karnego. Te incydenty się powtarzają i staramy się z tym walczyć, natomiast to była duża zorganizowana akcja, która absolutnie nie może przejść bez echa i mam nadzieję, że organy ścigania schwytają sprawców, a później sąd wyegzekwuje należności, które będą zwrócone tym, którzy dzisiaj muszą te nieruchomości naprawić. A jest co naprawiać, bo oprócz dewastacji elewacji wandale zniszczyli także jeden z zaparkowanych samochodów. Jak udało nam się ustalić, wybryk chuliganów nagrał monitoring. Sprawa trafiła już na policję. Teraz bytomscy śledczy dążą do ustalenia sprawców tych czynów. Wszystkie osoby, które mają wiedzę na temat wandali,
proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Wykroczeń Bytomskiej Komendy bądź z najbliższą jednostką policji. Prezydent Bytomia zapewnia, że jeżeli ktoś pomoże we wskazaniu sprawców, otrzyma nagrodę, gdy tylko uprawomocni się orzeczenie stwierdzające ich winę. Miała być jednorazowa pomoc dla najbardziej potrzebujących, a wyszła z tego stała akcja. Dzieci z Siemianowic Śląskich, które z powodu braku sprzętu komputerowego miały problemy ze zdalnym nauczaniem, mogą liczyć na wolontariuszy. Dowiedziałem się o tej akcji. Chciałem od razu pomóc innym osobom, bo też mam wśród swoich znajomych różne osoby, które nie mają komputerów, muszą korzystać z telefonów, z tabletów. I tutaj od razu udzieliła mi się chęć pomocy innym. Akcja polega na zbiórce używanych komputerów, laptopów i monitorów, które później naprawiają i ulepszają pracownicy prywatnej firmy. Do siemianowickich rodzin trafiło już ponad 20 zestawów sprzętu. I wiemy, jakie są potrzeby dalsze, że dalej są braki. Widzieliśmy radość tych dzieci, które to dostały. No i już w momencie, kiedy właśnie wydawaliśmy te 20 komputerów tego wieczoru, postanowiliśmy, że ponowimy akcję, spróbujemy. Zaapelujemy do mieszkańców Siemianowic, do naszych klientów, ale nie tylko Siemianowic, tylko całego regionu. W akcję włączył się też Urząd Miasta Siemianowice, który wskazał najbardziej potrzebujące rodziny. Te mogły przyjść i wybrać sprzęt do nauki zupełnie za darmo. Wiemy, że jest jeszcze takie zapotrzebowanie. Potrzebują tych komputerów nie tylko tak naprawdę osoby, które mają ciężką sytuację finansową, ale często też w rodzinach wielodzietnych tego sprzętu jest potrzebne na tyle dużo, że rodziców po prostu nie stać na zakup 3-4 komputerów, żeby każde dziecko miało równy dostęp tak naprawdę do edukacji. Przekazanie kolejnych zestawów odbędzie się przed świętami wielkanocnymi. Nie należy im się dzień wolny od pracy, posiłek regeneracyjny, ulga podatkowa czy leki ze zniżkami, mimo iż są honorowymi dawcami krwi. Owce ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego raz na półtora miesiąca oddają krew, która później służy do celów naukowych. W ostatnich tygodniach na świat przyszło kolejnych 8 dawców krwi, 6 baranków i 2 owieczki. Ta krew jest sprzedawana do ośrodków i zewnętrznych i do nas tutaj, do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Świetnie ona się sprawdza w laboratoriach jako pożywka mikrobiologiczna oraz do wszelkiego rodzaju możliwości tutaj nauczania naszych studentów. W tym momencie nie musimy marnować krwi ludzkiej, która aktualnie jest bezcenna. A na jej podstawie można na przykład opracowywać antybiotykoterapię dla różnego rodzaju bakterii, bo krew jest bardzo podobna do tej ludzkiej. Krew od owiec jest pobierana z żyły szyjnej, a sam zabieg trwa około 15 minut. Za jednym razem można pobrać, podobnie jak i u człowieka, około 450 ml krwi. Najważniejsze jest to, że żadna z owiec podczas pobierania krwi nie cierpi. Nadleśnictwo Katowice odniosło się do informacji o planowanej wycince w lasach murckowskich. Według protestujących społeczników pod topór mają pójść m.in. 200-letnie buki. Leśnicy odpowiedzieli na petycję Stowarzyszenia na rzecz ochrony lasów i zwierząt. Twierdzenie, że leśnicy wytną 10 hektarów jest fałszywe, ponieważ drzewa, które będziemy wyjmować, są porozrzucane po tych powierzchniach. W niektórych miejscach już istnieją małe przestrzenie, luki po drzewach, które się zwaliły, które delikatnie powiększamy, aby wprowadzić w formie gniazd odnowienie bukami. W sumie mają zostać wycięte 23 największe drzewa, ale będą też wycięte mniejsze. Kontrowersje budzi ogrodzenie, które pojawić ma się w miejscach, w których są zasadzone nowe drzewa, tak by sadzonki nie były niszczone przez zwierzęta. To jest też koło 100 lat, żyją ludzie 100 lat drzewa, taki średni wiek jest. I to, że jest 100 lat, to jest dla nas normalne, że się wycina drzewa i musimy sadzić nowe, bo muszą być pokolenia trwałe. Te starsze drzewa niestety jest tak, że są zachubione, one nawet nie widać zewnętrznie, że coś jest z nimi, ale proszę zobaczyć, one się wywalają. Stowarzyszenie na rzecz ochrony lasów i zwierząt wydało dziś oświadczenie dystansujące się od tego, co mówią leśnicy. Drzewostan w wymienionych wydzieleniach ma od 150 do 180 lat, a więc znajduje się w optymalnej fazie rozwoju. Drzewa te mogą żyć co najmniej jeszcze kilkadziesiąt lat i nikomu nie zagrażać. To, jaka przyszłość zdaniem członków Stowarzyszenia Duchy Lasu powinna czekać stary drzewostan w lasach murckowskich, dowiemy się w przyszłym tygodniu. Ekolodzy postanowili się wtedy spotkać z mediami. Petycję w sprawie ratowania starodrzewu w lasach murckowskich podpisało już prawie 3000 osób.